Dzień dobry dla wszystkich, którzy z nami są, dla naszych klientów i partnerów biznesowych i dla wszystkich zainteresowanych tematyką dzisiejszego spotkania. Rozpocznę od tematu dzisiejszego spotkania. Fundacja rodzinna dla każdego przedsiębiorstwa. Jest to pytanie i będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie, a pomogą nam w tym nasi dzisiejsi wyjątkowi i doświadczeni przez lata współpracy wspólnej nasi goście. Zacznę od pani doktor Adrianny Lewandowskiej, prezeski Instytutu Biznesu Rodzinnego. Warto w tym momencie, moim zdaniem, zwrócić się do naszych klientów z całej Polski i podkreślić naszą ponad 10-letnią współpracę z Instytutem Biznesu Rodzinnego oraz konferencje, na których mieliśmy okazję wspólnie się poznawać. Mam nadzieję, że z nami są wspólni klienci Instytutu i ING Banku Śląskiego. Oczywiście dziękuję również serdecznie za przyjęcie zaproszenia przez pana profesora Adama Mariańskiego, z którym współpracujemy również od wielu lat. Pan profesor jest doradcą podatkowym i przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, adwokatem i partnerem zarządzającym Mariański Group. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Można powiedzieć, że długofalowe relacje to nasza specjalność, zarówno z klientami, jak i partnerami biznesowymi. Chodzi ci również mogą być naszymi klientami. Zapraszam. Te długofalowe relacje dotyczą też pracowników banku. Ja nazywam się Adam Sar, jestem dyrektorem regionalnym do spraw korporacyjnych w ING Banku Śląskim i też osobiście mogę się pochwalić, że pracuję w naszym banku od 28 lat i nadal cenię długofalowe relacje i chcę je rozwijać. Zanim przejdziemy do naszych prelegentów, powiem, że pytania możemy cały czas zadawać na czacie. Postaramy się odpowiedzieć na nie wszystkie na końcu naszego spotkania, czyli w sesji Q&A-ów. To będzie około 12:40. A wcześniej oddam głos pani prezes Annie Lewandowskiej, a potem panu profesorowi Adamowi Mariańskiemu. Zachęcam do zadawania pytań jeszcze raz w trakcie prezentacji. Ja mam nadzieję, że nasi prelegenci odpowiedzą na nie w tej końcowej części. Dodam jeszcze, że wszyscy uczestnicy na maila, na którego się rejestrowali, dostaną link do prezentacji, która dzisiaj będzie wyświetlana. Dziś zaczynamy od Instytutu Biznesu Rodzinnego. Pani doktor, zwracam się do pani prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Wspominałem o długofalowych relacjach i czy długofalowo wpisuje się również w biznes rodzinny i czy dzisiejszy temat, czyli fundacje, pomaga tej tezie, że długofalowo to biznes rodzinny. Oddaję głos. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Dziękuję panie Adamie. Wspomnienie 10 lat współpracy z ING rzeczywiście daje już jakiś tytuł do podsumowań tej dekady. I jak sobie myślę o tym czasie, to w Polsce chyba dotykaliśmy na samym początku tematów sukcesyjnych. Myśmy o nich mówili, a teraz wchodzimy w taki obszar, że zaczynamy je bardzo aktywnie nie tylko wspierać, ale bardzo mocno aktywizować, żeby przechodziły od strefy mówienia do strefy działania. Wielopokoleniowość i takie długie, takie spojrzenie z takiego horyzontu, to rzeczywiście jest coś, co jak pan mówi, charakteryzuje, tak jak pan powiedział, bank, tradycja, relacje, 28 lat przepracowanych, super. To świadczy o tym, że jest się we właściwym miejscu, jak sądzę. Jak popatrzymy sobie na firmy rodzinne, to w zasadzie 28 lat, 30 to dopiero to pierwsze pokolenie, a my mówimy o długowieczności. I jak sądzę, dzisiejszy webinar i to, żeby poświęcić czas piątkowy, siedząc przy komputerze, przy herbacie i wsłuchując się w to, o czym dzisiaj będziemy mówić, przypuszczam, że gromadzi te rodziny biznesowe, które to pragnienie w sercu noszą. Pragnienie długowieczności. Nie swojej, ale swoich marzeń. Swoich marzeń biznesowych. I powiem wam, drodzy państwo, że tak z perspektywy czasu, patrząc też i przygotowując się do tego spotkania, myślę, że kiedyś było o wiele prościej takie marzenie unieść. Też nie było proste, ale jednak myślę, że było prościej, dlatego że jeśli mówimy o wielopokoleniowości, to mówimy też o tym, że z generacji na generację, z pokolenia na pokolenie,
I kiedyś jeden model biznesowy wystarczył, żeby kolejne pokolenie i jeszcze następne to marzenie niosło. Rzemieślnicy, piekarze, cukiernicy, wszyscy ci, którzy pracowali rękoma, z dziada, pradziada, przekazywali coś, co dalej było w ramach danego biznesu. W tej chwili bardzo zauważamy, że nie trzy pokolenia mają jeden model biznesowy, tylko jedno pokolenie ma trzy modele biznesowe. Tak bardzo musimy się dywersyfikować, tak bardzo musimy się zmieniać, tak bardzo musimy nadążać. Więc ogromnie zmieniły się warunki ku temu, żeby to marzenie realizować. Tym bardziej długo oczekiwana przez nas wszystkich, którzy dotykają tematów sukcesji, ustawa związana z możliwością zakładania fundacji mocno przykuwa naszą uwagę, a ja bym tą moją częścią wprowadzającą do tego, co tam się rysuje w tym projekcie, bo on wciąż na etapie projektu, chciała zwrócić Państwa uwagę na to, że do fundacji siadajmy, jak jesteśmy już trochę przygotowani jako rodzina biznesowa, mamy ukształtowane myśli, rozmawiamy ze sobą, bo to wyzwanie zadane przez Pana Adama, czy fundacja ma szansę przenieść nas przez te pokolenia i jak gdyby, czy jest gwarantem, ona jest wielką szansą i możliwością, ale do tego dołożyć trzeba jeszcze szereg dodatkowych odpowiedzi, które ma rodzina biznesowa, która takie spotkania organizuje. Myślę, że pierwszym podstawowym wyjściem, jeśli siadacie ze sobą i zaczynacie rozmawiać na tematy, które łączą waszą rodzinę i chcecie, żeby były czymś, co waszą rodzinę łączy w przyszłości, to jest w ogóle to pytanie, czy ja chcę. Czy chcę budować firmę wielopokoleniową? Czy ja jestem świadomy tego, jakie wyzwania za tym stoją? Częstokroć jak spotykamy się z właścicielami firm rodzinnych, którzy takie pragnienie w sobie noszą, ale jeszcze nie podjęli rozmów, nie podjęli tych rozmów dlatego, że te rozmowy o wielopokoleniowości, o zmianie pokoleniowej są trudne. I proszę nie myśleć, że to tylko u was tak jest, że to tylko w waszej rodzinie jest trudne. To po prostu jest trudne z wielu powodów, ale myślę, że głównym jest to, że wkraczamy w sferę wielkich emocji, wynikających z tego, że łączą się dwa systemy, które tak naprawdę paradoksalnie są zupełnie różne. Jeden to jest system biznesu, bardzo ułożonego, bardzo ustrukturyzowanego, podlegającego określonym prawom. Biznesu, który jest szalenie ważny, żeby był transparentny, żeby był profesjonalnie zarządzany, bo wtedy mamy nadzieję na to, że się będzie rozwijał. Jakościowo prowadzony, zarządzany w sposób naprawdę dobry, partycypacyjny, z uwzględnieniem głosu pracowników, nieautorytarny, trzeba wyjść z tego folwarku i z tego kierowania samemu sobie, bo to bardzo trudne będzie wtedy, żeby przenieść takie myślenie i taką kulturę. Ale do tego czynnika stricte biznesowego dołącza czynnik rodzinny, zupełnie przeciwstawny. To jest kontrapunkt. To są często wartości, które są sprzeczne nawet z tymi, które funkcjonują w biznesie, bo tu nie ma żadnej hierarchii. Każdy jest członkiem pewnej rodziny, tu nie można nikogo zwolnić. Tu jest wielka tolerancja, tu się uczymy tej tolerancji do świata, do ludzi, do siebie. Tu jest bezpieczeństwo, tu ma być miłość, mają być relacje. Jak te dwa systemy na siebie nachodzą, to dochodzi do wielkiego wyzwania, kiedy ja jestem prezesem, kiedy jestem ojcem, kiedy muszę wymagać jak prezes, a kiedy mam kochać bezwarunkowo jak ojciec. Bardzo często my jako Instytut Biznesu Rodzinnego pracujemy również z dziećmi, z Next Generation, z naszym młodym pokoleniem, które wchodząc w tą rolę, albo przygotowując się do tej roli, wyraża cały szereg obaw. Miejmy też na względzie, że nie wiem, czy Państwo wiecie, zrobiliśmy lata temu i kontynuujemy badania. To są badania międzynarodowe, których celem jest sprawdzenie, jaki mamy potencjał w tej naszej rodzinności. Ten potencjał cały czas jest na poziomie 6-7%.
Dzieci, które chcą w taką rolę wejść. Dzieci sukcesorów, które mówią: tak, ja chętnie będę uczył się, jak wziąć odpowiedzialność za to, co zostało zbudowane, za kontynuację tego. Mówimy o 7%. To znaczy, że cała reszta rodzin biznesowych nie ma w rodzinie kontynuatora. To znaczy, że albo czeka nas z jednej strony fala akwizycji, fala konsolidacji rynkowych, ale też ufam ciągłości zarządzania przez zatrudnianie menadżerów zewnętrznych. Ten proces zarządzania jest szalenie ważny w myśleniu o ciągłości, bo za chwilę jak przejdziemy do tego, w jaki sposób to ułożyć majątkowo, to powinniśmy być przygotowani właśnie z tego obszaru, z obszaru, kto to poprowadzi, w jaki sposób to zrobi, jak wpłynie to na kulturę organizacyjną. Szalenie istotne jest to, żebyśmy w tle mieli, czym ta sukcesja jest. Jeśli pomyślimy sobie właśnie o takim wyzwaniu, czyli jakby zgłębieniu tego, czym ta sukcesja jest, to wyjdziemy poza tą strefę wyłącznie majątku do koncepcji, która mówi: przekazuj wiedzę, przekazuj władzę, myślcie wspólnie o wspólnej wizji, jaką macie wizję na następne dekady. Czy ta wizja jest zgodna z wizją rodziny? Czy rodzina wciąż chce inwestować w tą branżę, w tą firmę? Czy ma jakieś inne wyobrażenie, być może dywersyfikację tego biznesu? Trzeba o tym porozmawiać. Ale na to wszystko trzeba ustalić, na jakich wartościach opieramy naszą zmianę pokoleniową. I wiecie, drodzy Państwo, jakiś czas temu miałam takie wrażenie, że o wartościach się mało mówiło. Potem miałam coraz bardziej silne przekonanie, że mówi się coraz więcej, ale badania pokazują, że to pozostaje w sferze wciąż deklaratywnej. Że wartości, o których tak mocno zaczęliśmy mówić, że to one stanowią pewną podstawę do podejmowania dalszych decyzji i one są kluczem do tego, żeby spojrzeć na firmę rodzinną, czy ona ma potencjał długowieczności, bo jest oparta na właściwych wartościach, bo profesjonalizm, który był DNA szefa, właściciela i założyciela, jest kontynuowany. I jak on dbał o czystość na hali produkcyjnej, jak wspaniale organizował wszystko tak, żeby naprawdę był porządek i było zadbanie, tak jego następcy też mają to w swoim nawyku. Jeżeli mówił o rozwoju, to autentycznie jego następcy również o rozwoju myślą, bardzo konsekwentnym, zdeterminowanym czynami rozwoju. Jak mówił o odpowiedzialności, to pokazywał, czym dla niego ta odpowiedzialność jest, a jego pracownicy i ci, którzy wchodzą, tak samo to interpretują. Jak mówił o rodzinie, że rodzina jest ważna, bezpieczeństwo tej rodziny jest ważne, to miał na myśli nie tylko własną rodzinę, ale też rodzinę swoich pracowników. I to wszystko było dla niego ważne. W momencie, kiedy wchodzi nowa kultura i wchodzą następcy, którzy nie biorą tego na serio, no mamy nie tylko przekonanie, ale liczne dowody wskazują na to, że taka sukcesja może być zaliczana do tych, które po prostu się nie udadzą. Dlatego, szukając odpowiedzi, jak fundacja w tym wszystkim, chciałabym otworzyć szerokie pole do dyskusji wewnętrznej, wewnątrz rodziny, żeby przyjść do rozmów na temat tego, jak to ułożyć w zakresie fundacji, przygotowanym, żeby mieć poczucie, że zaczynam świadomie, a świadomie rozpoczynanie procesu sukcesji właśnie polega na tym, że a, wiem, że tego pragnę, b, jestem gotowy do rozmów z moimi najbliższymi, do wyłonienia tych wartości, do tego, żeby stać na ich straży i żeby dobierać tak następców, całą kulturę organizacyjną, żeby była mowa o kontynuacji tego, co dla założycieli ważne. I trochę tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym podzielę się taką osobistą refleksją. Jak widzę w tym momencie
w tym pandemicznym, trudnym momencie procesy sukcesyjne w Polsce. Tak jak wspomniałam, te 10 lat temu mieliśmy takie poczucie, że dopiero zaczynamy ten temat, dopiero mówimy o tym. Ja cały czas też pytana, robimy te kongresy, co roku temat sukcesji, on się pojawia i on się będzie pojawiał. Coraz dostawałam pytania, dlaczego my zawsze o tej sukcesji mówimy? Mówię, dlatego, że ona zawsze nas będzie dotyczyć. Zawsze będą firmy, które będą szykowały się do tego, żeby to marzenie móc realizować. To marzenie o wielopokoleniowości szalenie trudne. Więc 10 lat temu o tym mówiliśmy. Potem w różnych fazach różne firmy do tego tematu podchodziły, natomiast ten okres pandemii, zwłaszcza z początku, bardzo na początku spowodował taką sytuację, marzec, kwiecień, to była taka refleksja, która mocno ogarnęła cały nasz zespół, że wrócili założyciele, nawet tam, gdzie te sukcesje były przygotowywane, wrócili wojownicy, wrócili założyciele, marzec, kwiecień, nie wiedzieliśmy, co się będzie działo, nie wiedzieliśmy, jak podejść do tych informacji, które do nas dochodziły, nie wiedzieliśmy, jak reorganizować nasze biznesy, modele biznesowe. To było bardzo trudne i miałam takie poczucie, że no to był ten czas, w którym właściciele mocno poczuli, że są potrzebni. Słusznie czy niesłusznie, nie będę tego teraz rozwijać. Natomiast w tej chwili, jesteśmy w lutym, prawie rok trwania tej sytuacji, w której jesteśmy, wiele rodzin biznesowych mocno poczuło, też na poziomie zdrowotnym, czy swoim, czy swoich bliskich, no, że jest pewien czas, w którym warto się zatrzymać i mamy coraz więcej takich przedsiębiorstw, które nie tylko wracają do rozmów sukcesyjnych, ale dużo więcej, chcą być dobrze przygotowane, żeby zrobić to dobrze, żeby naprawdę przekazać tą pałeczkę w sztafecie. Często my tej pałeczki w sztafecie używamy jako metafory, tylko trudność polega na tym, że jak przekazujesz tą pałeczkę temu, kto za tobą ma pobiec, to tą pałeczkę w pewnym momencie musisz puścić. A często właściciele trochę jeszcze niepewni będąc, czy ten kolejny sobie poradzi, no trzyma ją bardzo mocno. A jak ją trzyma, to ten młody no nie jest w stanie ani się rozwinąć, ani podejmować własnych ryzyk, własnych błędów popełniać, trochę też będąc obok rodzica. Więc myślę, że wkraczamy w bardzo ważny moment dla wielu przedsiębiorców rodzinnych, na moment, w którym rozmowy o sukcesji przeradzają się w bardzo konkretne działania i to się dzieje dużo szybciej, to jest dużo bardziej intensywne niż było przedtem. Więc ja bym chciała tym dzisiejszym naszym spotkaniem zachęcić Państwa do tego, żeby pomyśleć sobie, czy to jest Wasze marzenie, wielopokoleniowość nim jest, a gdyby tak było, to wówczas zacząć od rozmów w gronie rodziny, zastanowić się nad tym, na jakich wartościach oparty jest mój biznes, na jakich wartościach działa moja rodzina, jakie mam możliwości w zakresie sukcesji wewnątrzrodzinnej, żeby to nie była sukcesja Jagiellonów, która dotyczy wyłącznie tego aktu nadania i tej koronacji. My mówimy dużo szerzej, my mówimy o sukcesji wizjonerów, a jeśli wizjonerów, to bardzo ważne jest, by pomyśleć sobie właśnie o tej wspólnej wizji, która jest niesamowicie trudna, dlatego że nie będziemy prawdopodobnie tylko skalować naszego biznesu, ale będziemy szukać różnych alternatyw, dywersyfikować ten biznes. Temu służy również konstytucja. By rozmowy te były zapisane, żeby ustalenia były uwspólnione, żeby były zgodne z tym, co żeśmy powiedzieli. Ja bardzo rekomenduję ten dokument, mimo że częstokroć jestem pisana, jak on prawnie jest umocowany, to pewnie w drugiej części może jakieś odniesienie do tego. On prawnie potrzebuje obudowania w umowy spółki, w testamenty, w inne narzędzia, które powodują, że to, co żeśmy powiedzieli, ma potem przełożenie w prawie. Ale nie zmienia to faktu, że pierwszym krokiem jest właśnie taka rozmowa i zabezpieczenie tego, żebyśmy mieli poczucie w gronie rodziny, że rozmawiamy o tym samym, że dążymy do tego samego. I wtedy fundacja może być, no bo cały czas mamy tam ten znak zapytania w tytule dzisiejszego spotkania, czy dla wszystkich przedsiębiorstw
Wtedy ten znak zapytania możemy zamienić na kropkę i powiedzieć tak, to jest dla mojego przedsiębiorstwa rozwiązanie, jeśli mamy poczucie, że wokół tego zbudowała się wspólna koncepcja rodziny biznesowej. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawe spotkanie. Po tym spotkaniu również dołączymy część z materiałów, jak zrobić ten pierwszy krok w zakresie rozmowy. No a pewnie później ciąg dalszy w pytaniach, w odpowiedziach. Mam nadzieję, że czują się Państwo zainspirowani. Ja tylko życzę, żeby marzenie o długowieczności, jeśli Państwo nosicie je w sercu, żeby mogło być realizowane. Ufam, że ustawa, która niedługo wejdzie, będzie mogła temu pomóc. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Prosimy panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że już widać i słychać mnie. Musiałem tutaj się przełączyć. Bardzo dziękuję Adrianie za wprowadzenie nie tylko w kwestie, bo to trzeba, można by było mówić bardzo długo, kwestie sukcesyjne, czy też budowy firmy wielopokoleniowej, ale też to zaznaczenie, które ja jeszcze Państwu będę nawiązywał, że fundacja nie jest ani pierwszym, ani ostatnim etapem budowy firmy wielopokoleniowej, co ma także znaczenie w tym kontekście, że jeżeli nawet jeszcze mamy projekt ustawy o polskich fundacjach rodzinnych, to i tak jest to czas odpowiedni, żeby zacząć rozmawiać i przygotowywać te wszystkie założenia, czy wartości zarówno biznesowe, jak i rodzinne, które potem będą przeniesione do statutu fundacji, przynajmniej znaczna ich część. Dlatego, że założenie fundacji nie rozwiązuje problemu sukcesji i też nie rozwiązuje problemu budowy firmy wielopokoleniowej. Ja wielokrotnie zresztą podkreślam, że sukcesja w Polsce troszeczkę ma już złe takie odniesienie, konotacje, kojarzy się z przekazaniem majątku dzieciom albo władzy w firmie rodzinnej. Tymczasem tak naprawdę chodzi o to, jak zbudować ten ład rodzinny i biznesowy, aby firma mogła przetrwać przez pokolenia. Nie tylko, żeby nastąpiło przekazanie sukcesyjne władzy i majątku do pierwszego pokolenia, ale żeby ona trwała setki lat, tak jak niektóre firmy rodzinne na świecie funkcjonują. Więc punktem wyjścia do dalszych naszych rozważań jest to, co właśnie Adrianna już przedstawiła, rozmowa i przygotowanie pewnych założeń, przede wszystkim konstytucji rodzinnej, w której te kwestie są jak najbardziej opisane, rozważone. I ten proces może trwać dłużej niż założenie samej fundacji rodzinnej. No, założenie fundacji rodzinnej, to jak ja to mówię, to jest tylko etap wykonawczy tego, co przygotowaliśmy wcześniej. Aczkolwiek no, istotne jest to, jak to można wykonać, czyli jakie będzie ustawa, jakie będą rozwiązania, czy one będą korzystne, czy one będą niekorzystne. I do tego też wielokrotnie będę z Państwem dzisiaj, do Państwa dzisiaj mówił, nawiązywał, przedstawiał pewne kwestie, o których trzeba pamiętam. Zacznę, proszę Państwa, do samej fundacji przejdę i do tego, czym w ogóle fundacja rodzinna jest, to warto tu jeszcze zwrócić uwagę na te formy rozwoju firm rodzinnych, ponieważ tak jak znaczna część polskich przedsiębiorców zaczynała od firmy jednoosobowej, kiedyś to były PPUH, dzisiaj możemy powiedzieć, że to są startupy, to potem one się rozwijają. Rozwijają się, no i w kolejnych pokoleniach przechodzą do następnych pokoleń właścicieli, dzieci, wnuków i tak dalej. I to, co następuje w tych kolejnych pokoleniach, czyli firma rodzeństwa, potem kuzynów, na końcu mogą być to również, może być to również przedsiębiorstwo rodzinne, czyli własność jednej lub wielu firm, w których rodzina bezpośrednio nie bierze udziału w zarządzaniu, ale sprawuje kontrolę, czy też ma dominujący pakiet, ale nawet także mniejszościowe udziały. Ponieważ celem firmy rodzinnej powinna być dywersyfikacja i przede wszystkim zabezpieczenie majątku rodzinnego na przyszłe pokolenia. To jest główny cel działania. Niekoniecznie tylko rozwój jednego biznesu. On oczywiście może być kluczowym elementem tych składników, ale nie znaczy, że musi być jedynym. To też się pojawi kwestia możliwości inwestowania w kolejnych pokoleniach. Także projekt ustawy będzie przewidywał odpowiednie możliwości ukształtowania przez fundatorów, czyli założycieli firmy rodzinnej, zasad inwestowania w przyszłości, tak aby zachować
nie tylko zachować tę wartość tego majątku, ale żeby wręcz go pomnażać, tak żeby on był większy, bo pamiętajmy, że w kolejnych pokoleniach także będzie rosła liczba osób uprawnionych do tych firm rodzinnych. Bez odpowiedniego zabezpieczenia w każdym kolejnym pokoleniu, już u rodzeństwa, a tym bardziej u kuzynów, narasta ryzyko zachowań pomiędzy członkami rodziny, które mogą wpływać destrukcyjnie na firmę i rodzinę. Dlatego kluczowe jest to, jeszcze tak jakby dodając, uzupełniając, że to właśnie rola założycieli, nestorów jest kluczowa w tym, ażeby przygotować firmę i rodzinę do rozwijania się w kolejnych pokoleniach. Jeżeli tego nie zrobimy dzisiaj, to w każdym kolejnym pokoleniu będzie coraz trudniej. Jednocześnie to nie może być narzucona wola nestorów, to już też Adrianna mówiła, to musi być wspólnie wypracowana wizja, a to czasami zajmuje więcej czasu niż należy się spodziewać, ponieważ w trakcie tych rozmów wychodzi wiele kwestii, o których rodzice, założyciele nawet nie myśleli, nie zdawali sobie sprawy. Zatem jeżeli Państwo chcą dojść do fundacji, a będę mówił dzisiaj jeszcze, że fundacja rodzinna jest jedynym rozwiązaniem dla zachowania przedsiębiorstwa rodzinnego przez kolejne pokolenia, wszystko inne rodzaje typu testamentów, spółek holdingowych czy innych rozwiązań są tylko atrapą, są tylko pewnym rozwiązaniem ratującym, a nie tym, co powinien właściciel przedsiębiorstwa średniego, większego na pewno, myśleć, jak zabezpieczyć nie tylko samą firmę, ale tak jak podkreślam, również rodzinę. Ponieważ brak tych ustalenia tych wszystkich kwestii będzie wpływał destrukcyjnie również na samą rodzinę. I tutaj, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że mamy już dzisiaj kilka instrumentów takiego planowania pokoleniowego, ale tak naprawdę one są dość ograniczone. Po pierwsze testamenty, to zawsze mówię, jeżeli lokalny prawnik mówi Ci, że sukcesję rozwiążesz testamentem, to natychmiast uciekaj. To znaczy on nie ma zielonego pojęcia o tym, jak powinno wyglądać planowanie firmy wielopokoleniowej. Testamenty są tylko i wyłącznie elementem uzupełniającym albo zabezpieczającym w przypadku nagłego zdarzenia, choć też nie zawsze. I one mogą służyć przede wszystkim dyspozycji majątku prywatnego, drobnych elementów majątku prywatnego lub na cele prywatne rodziny, typu dom dla dzieci, coś w tym stylu. Fundacje prywatne to jest podstawowy instrument, który może zapewnić nam przetrwanie firmy przez pokolenia. Ja o tym oczywiście będę Państwu także mówił za chwileczkę szerzej, więc teraz to pominę. Jeżeli chodzi o strukturę biznesową, to jest istotne, ażebyśmy spojrzeli, proszę Państwa, na to, jak mamy zbudowaną strukturę, która w naturalny sposób rodziła się przez wiele lat. Często szybko, potrzeba chwili, budowaliśmy coś. Często są to bardzo rozbudowane struktury, w których jest nawet kilkaset spółek, co do których właściciele do końca nie wiedzą, po co zostały utworzone. Często doradcy, tacy, którzy sprzedają produkty, a nie doradzają prawdziwie, rodzinnie, jak długoterminowo, relacyjnie, jak powinno wyglądać prowadzenie biznesu, proponują takie rozwiązania, no bo sprzedają kolejny produkt. Zresztą o sprzedawcach produktów też dzisiaj jeszcze będę mówił, ale to dostosowanie struktury jest o tyle istotne, że również pod kątem fundacji, która będzie mogła mieć udziały lub akcje tylko w spółkach kapitałowych, należałoby tą strukturę odpowiednio zaplanować. Zresztą na marginesie wobec nieprzemyślanego, ale jednakże ruchu ustawodawcy opodatkowania spółek komandytowych, tak naprawdę już przy średnim i dużym biznesie nie pozostaje nam wiele możliwości, przede wszystkim spółki kapitałowe z pewną możliwością planowania w ramach rodziny, a tym bardziej będzie to uzasadnione, ażeby fundacja mogła być właścicielem takich spółek. Zresztą Państwu pokażę, że rozwiązania podatkowe proponowane w projekcie nie są najgorsze. Rodzinny bank pożyczkowy to jakby takie uzupełnienie, chodzi przede wszystkim o nowe biznesy członków rodziny, o tym, jak je finansować, jaki jest udział rodziny w tych przedsięwzięciach, jakie są jak dzielone zyski. Instrumenty ubezpieczeniowe mają charakter wtórny, a uzupełniający, który może być gdzieś tam dodatkowo zrobiony, ale na pewno nie jest to instrument podstawowy, jak niektórzy sprzedawcy pokazywali, dla procesu sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego.
Fundusze inwestycyjne były wykorzystywane do planowania rodzinnego, inwestycyjnego, ale jest to dość problematyczne, ponieważ fundusz inwestycyjny musi posiadać nie więcej niż 20% swoich aktywów w jednym przedsięwzięciu. A często w firmie rodzinnej to główne aktywo, to ta firma rodzinna, no waży tutaj bardzo. W związku z tym trudno na sztucznie poszukiwać nowych inwestycji, żeby tylko doprowadzić do dywersyfikacji. Zresztą Państwu pokażę, że fundacja de facto będzie mogła być także pod kątem podatkowym bardzo ciekawym instrumentem inwestowania, planowania inwestycyjnego. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te instrumenty w Polsce, należy uzupełnić również o międzynarodowe instrumenty planowania sukcesyjnego, które funkcjonują na świecie od wielu lat, czasami setek lat. Przede wszystkim chodzi o trusty i fundacje. Dlaczego te instrumenty były tak popularne? Po pierwsze, mamy dość dużą anonimowość stron, czyli nie ma wprost pokazane, kto jest udziałowcem, akcjonariuszem, jak duży majątek ma, może nim dysponować. Mamy bardzo dużą elastyczność w przekazywaniu majątku, czyli komu przekażemy, na jakich zasadach. Przede wszystkim chodzi tutaj o określenie warunków, kto może stać się beneficjentem, czyli dokładnie inaczej niż w polskim prawie spadkowym, gdzie nieważne, co się robi, nieważne, jak się zachowuje, nieważne, czy uczestniczy się w życiu rodzinnym, po prostu się należy, a przynajmniej należy się zachowek. No i takie instrumenty międzynarodowe mają dość istotne znaczenie, ponieważ wyłączają regulacje polskiego prawa spadkowego, chociażby w zakresie zachowku. Z tym zachowkiem jest dość duży problem, do tego jeszcze oczywiście wrócimy. Można, proszę Państwa, również ustalać tutaj płynne zasady zarządzania majątku, finansowania pewnych potrzeb spadkobierców, tych naszych beneficjentów, zarówno na cele prywatne, zdrowotne, edukacyjne, jak i również na możliwość przekazywania określonych środków podmiotom zewnętrznym, na przykład organizacjom pożytku publicznego. I tutaj w tym zakresie warto wskazać, że nasz ustawodawca nie do końca rozumie istotę takich fundacji, których polscy przedsiębiorcy założyli, trudno powiedzieć ile, bo nikt takich statystyk nie ma, ale myślę, że co najmniej kilka tysięcy, w takich jurysdykcjach chociażby jak Malta, Liechtenstein, Cypr czy Austria. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ustawodawca uznał, że to jest wehikuł podatkowy służący unikaniu opodatkowania, co oczywiście jest nieprawdą, i próbował wprowadzić takie przepisy ograniczające możliwość zakładania tych fundacji, przede wszystkim tak zwany exit tax, czyli podatek od emigracji, oraz CFC, czyli przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych. W jednym i w drugim przypadku ustawodawca chciał, ale mu nie wyszło. W związku z powyższym można powiedzieć, że w dalszym ciągu można zakładać zagraniczne fundacje bez konsekwencji podatkowych. Mówię to także w tym znaczeniu, że niektórzy przedsiębiorcy rozważają zakładanie takich fundacji zagranicznych, a nie polskich, z przyczyn bezpieczeństwa biznesowego czy politycznego. Nie mnie oceniać, nie będę się wypowiadał, to są decyzje samodzielne, jednakże takie również są podejmowane. Warto, proszę Państwa, o tym pamiętać, ponieważ generalnie rzecz biorąc, często te majątki są bardzo rozproszone, także międzynarodowe, no i taka fundacja zagraniczna może lepiej do tego celu pasować, ale te fundacje były zwykle zakładane przez duże przedsiębiorstwa, duże firmy polskie czy międzynarodowe, także ze względu na koszty założenia czy prowadzenia tego typu fundacji rodzinnych. Dlatego my wszyscy czekamy, proszę Państwa, na Fundację Polskę, ażeby tych problemów z zakładaniem samych fundacji, ich kosztów prowadzenia nie było, żeby też kwestie podatkowe, ale także inne kwestie prawne były jasno w polskich przepisach uregulowane. I teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt, o którym już tutaj chwilowo także wspominaliśmy, projekt ustawy o fundacjach prywatnych, Mamy na razie założenia tego projektu, mamy również ogłoszone na RCL-u, wpisane w plan działania, czyli przygotowania tej ustawy. Ona ma wejść w życie w przyszłym roku. Miała zresztą być już ogłoszona kilka tygodni temu,
ale prawdopodobnie nie ma dobrego czasu, żeby ten projekt ogłosić, dlatego to jest tak troszeczkę odraczane. Co jest istotne, ta ustawa będzie regulowała fundacje na cele prywatne, czyli nie na cele funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, nie na wspomaganie jakiejś działalności charytatywnej, tylko jej celem jest właśnie zabezpieczenie majątku rodzinnego, czyli to jest cel prywatny, prywatny naszej rodziny. Będzie określała, w jaki sposób można stać się beneficjentem, kto może stać się beneficjentem, także jak będzie funkcjonowała w stosunku do spółek zależnych, jakie będą przepływy, jak będą opodatkowane przepływy finansowe między spółką a fundacją oraz beneficjentami. I także będzie wprowadzała pewne ograniczenie praw do zachowku. Mówię specjalnie pewne, proszę Państwa, ponieważ ono nie jest satysfakcjonujące w tym projekcie, który znam i być może na dalszym etapie trzeba będzie jeszcze na ten temat rozmawiać, spróbować ustalić, jakie tutaj powinny jednak być zasady przekazywania z wyłączeniem prawa do zachowku. Ale tak jak mówię, do tego oczywiście zagadnienia jeszcze będę wracał. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię formy prawnej tej samej fundacji, to przede wszystkim należy podkreślić, że będzie ona osobą prawną z chwilą wpisania do rejestru, ale będzie niezależna od fundatora i beneficjentów. Generalnie rzecz biorąc, ani fundator, ani beneficjenci nie będą mieć udziału w tej fundacji. Na tym właśnie jest zasadnicza różnica fundacji, mimo że jest osobą prawną, od spółki kapitałowej. Podam przykład. W Stanach Zjednoczonych bardzo często właściciele zakładają fundacje, gdy się okazuje, że ich syn czy córka jest na przykład chirurgiem. Jak wiemy, tam dość popularne są procesy o błędy w sztuce lekarskiej. Więc w przypadku przegrania takiego procesu można by było prowadzić egzekucję z udziałów w przedsiębiorstwie rodzinnym. Natomiast jeżeli ten syn czy córka będą beneficjentami fundacji, nie ma z czego prowadzić egzekucji, bo oni nie posiadają żadnych udziałów, żadnych praw. To jest także zabezpieczenie, tak jak mówię, przed egzekucją, jakimiś nagłymi zdarzeniami, chociaż oczywiście to nie jest główny cel zakładania fundacji. Dodam zresztą, że ustawodawca czy projektodawca dokładnie przewiduje, że fundacje nie mogą zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli, czyli nikt nie może założyć fundacji, żeby uciec przed egzekucją. Mówię tu o samym fundatorze. No ale oczywiście w przyszłych pokoleniach mamy to wyraźne oddzielenie majątku rodzinnego od majątku prywatnego beneficjentów i ewentualnych ich problemów. Taką fundację będzie można utworzyć od razu, czyli po wejściu w życie ustawy, albo w testamencie. Tego drugiego rozwiązania raczej bym nie polecał, to jest znowu koło ratunkowe, dlatego że teraz, jeżeli utworzymy tą fundację, oczywiście po całym procesie przygotowawczym, wypracowania wszystkich zasad i wartości, to będziemy mogli określić funkcjonowanie jej w taki sposób, ażeby ona sprawnie funkcjonowała w kolejnych pokoleniach. Oczywiście, proszę Państwa, ustawa przewiduje, że można określić czas trwania fundacji, ale tak naprawdę głównym celem jest założenie jej na długo, to znaczy tak, aby mogła zabezpieczać funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego przez wiele, wiele pokoleń. Jednak można wprowadzić pewne zasady likwidacji, także przeznaczenia majątku, jakieś kwalifikowane kworum beneficjentów, którzy podejmą decyzję, że sprzedają biznes rodzinny, dzielą pieniądze i tyle. To oczywiście jest jak najbardziej możliwe, ustawa to będzie również przewidywała. Zresztą później Państwu też powiem, że samo zakładanie i likwidacja fundacji ma być prosta i bez dodatkowego obciążenia podatkowego. Kluczowym elementem fundacji będą dwa dokumenty, statut, który będzie określał zasady powołania Rady Fundacji i Protektora, czyli tych podmiotów, które będą zarządzały oraz chroniły fundację, oraz drugi bardzo ciekawy dokument, regulamin fundatora, w którym określi on zasady inwestowania. Jak rozumiem, określi on na przykład w jakie instrumenty, w jaki sposób, jak dywersyfikować tę działalność inwestycyjną, ponieważ głównym celem firm rodzinnych i tak samo fundacji
jest nieponoszenie wysokiego ryzyka, a bardzo spokojny rozwój, pomnażanie tego majątku, czyli po prostu również bezpieczne, tak to można określić, inwestowanie także w inne instrumenty, tak żeby dywersyfikować naszą działalność. Istotne jest również, proszę Państwa, określenie zmian statutu po śmierci fundatora czy fundatorów, kto to będzie robił, na jakich zasadach i co można zmienić. Dlatego, że trzeba pamiętać, że często celem fundatora jest to, ażeby ta fundacja nie uległa jednak rozwiązaniu po jego śmierci. Podam taki przykład. Założyliśmy fundację za granicą, bo w Polsce nie ma jeszcze, na największą chyba kolekcję dzieł sztuki w Polsce, której to celem fundacji jest, cel fundacji jest tylko jeden. Rodzina po śmierci założyciela, fundatora nie może sprzedać kolekcji. Ma ona trwać jako upamiętnienie jego osiągnięcia, nie tylko materialnego, ale również tego kulturalnego, w którym zgromadził tak wybitną kolekcję w Polsce, jako osoba prywatna i jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Zatem, proszę Państwa, w każdym z tych elementów należy zastanowić się, jak to będzie funkcjonowało. Otóż Rada Fundacji to jest coś takiego jak zarząd. Jak zarząd spółki, czyli po prostu działa, funkcjonuje, ale jej głównym celem jest zabezpieczanie celów fundacji, czyli tak jak powiedziałem, zabezpieczenie majątku rodzinnego, dbanie o płynność finansową, wypłacalność i także informowanie beneficjentów o nabyciu uprawnień. Jeszcze do tego, proszę Państwa, wrócę, ale to nie jest tak, że każdy z mocy prawa stanie się beneficjentem. Nie każde dziecko, nie każde z wnucząt natychmiast stanie się beneficjentem, trzeba jednak spełnić pewne warunki. I co jest ciekawe, w tej Radzie Fundacji nie więcej niż połowa członków to mogą być beneficjenci, czyli co najmniej połowa członków muszą być osoby z zewnątrz. Chodzi o profesjonalizację. Chodzi także o to, ażeby nie podejmować decyzji emocjonalnych, które często są w rodzinie, jak to zwykle bywa, ale takich, które służą celom biznesowym, czy też w przyszłości właśnie firmy rodzinnej, którą zarządza fundacja. Oczywiście to można ustanowić dla takiej osoby wynagrodzenie, chociażby z tytułu odbywania odpowiednich posiedzeń. I w takiej sytuacji te osoby zewnętrzne, dobrze by było, gdyby znały firmę, były takim stałym doradcą tej firmy i rodziny, no będą uczestniczyć w pracy w fundacji i samego przedsiębiorstwa. Dodatkowo możemy ustanowić protektora, który również będzie powoływał tą radę fundacji. Po śmierci założyciela, fundatora może być to również rada protektorów, w której nie więcej niż 50% będą beneficjenci wybierani przez rodzinę. To również ma zapewnić to samo, co w przypadku Rady Fundacji. Zachowanie pewnej bezstronności, braku emocji, działania z celami założonymi przez fundatora w samym statucie fundacji, czy też wcześniej konstytucji rodzinnej, która została wspólnie przygotowana. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy jakby do kluczowego momentu, czyli najistotniejszego, kto może być beneficjentem takiej fundacji. Jak Państwo widzą, mogą być tam w punkcie drugim również organizacje pożytku publicznego. To się bardzo często w Polsce dzieje, że jakiś ułamek, procent firmy rodzinnej jest przekazywany do takiej organizacji, tak żeby na przykład 1 czy 2% zysku rocznego zasilało taką organizację, ponieważ wiele polskich firm rodzinnych, rodzin prowadzi działalność charytatywną w różnych formach. Ale jeżeli chodzi o samego beneficjenta z rodziny, to mogą być to tylko osoby zaliczane do pierwszej lub grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli tak naprawdę rodzina, bo w trzeciej grupie są osoby obce. Czyli to nie jest tylko najbliższa, małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, ale również rodzeństwo, czy też dzieci rodzeństwa. W związku z tym ten zakres jest dość szeroki, ale nie może dotyczyć osób trzecich. Jak to się ładnie mówi, to też zabezpiecza przed nagłymi sytuacjami, gdy pojawia się nowy uczestnik życia rodzinnego. To, proszę Państwa, jest patent, że tak powiem, światowy, gold digger, czyli takie osoby, które znajdują bogate osoby i nagle się w nich zakochują. No to w przypadku fundacji takiej możliwości nie ma, ponieważ fundator już majątku nie ma i takiej osobie nic przekazać, czy dużo przekazać, zwłaszcza jeżeli chodzi o majątek rodzinny,
nie może. Zatem, proszę Państwa, to nie będzie ominięcie przepisów spadkowych, nie będzie można wykluczyć rodziny z dziedziczenia tylko dlatego, że się przekaże osobie trzeciej, która zauroczyła fundatora czy fundatorkę co do swojej osoby. To jest, proszę Państwa, dość istotne. Jak Państwo wiedzą, w Polsce już to się też pojawia, chociażby z doniesień prasowych, ale na świecie ma to miejsce stosunkowo często. I teraz to, że ktoś jest w tej pierwszej lub drugiej grupie, nie oznacza, że od razu stanie się beneficjentem. Otóż tu musi spełnić pewne warunki, które będą określone w samym statucie, czyli może być przyznane to świadczenie, ten statut pod warunkiem spełnienia pewnego terminu lub warunku określonego w statucie. Przykładowo, ktoś musi być pełnoletni albo ktoś musi skończyć 25 lat, ale co istotne, i tu pojawia się cały urok fundacji, musi spełniać kryteria inne, na przykład moralnie się prowadzić, skończyć odpowiedni uniwersytet, na przykład jeden z 500 na świecie, czyli w Polsce tylko dwa, a nie jakąś akademię, nie chcę żadnej wymieniać, żeby nikomu nic nie ujmować. Musi angażować się w życie rodzinne i w prowadzenie biznesu. Niekoniecznie musi w firmie rodzinnej pracować, ale musi uczestniczyć w zarządzaniu wiedzy, podejmowaniu decyzji dotyczącej przedsiębiorstwa rodzinnego. To wszystko może być określone w statucie, a najlepiej, jak jest wcześniej, wypracowane właśnie w tej konstytucji rodzinnej. No i beneficjent może otrzymywać określone świadczenia od fundacji. To będą mogą być także świadczenia zdrowotne, edukacyjne. To wszystko zależy od statutu, natomiast nie mogą one w żaden sposób wpływać negatywnie na sytuację samej fundacji, czyli nie mogą obciążać zbytnio tego majątku. I tutaj, proszę Państwa, jeżeli właśnie chodzi o, to zacząłem już właśnie mówić, te warunki i te terminy, to jest dość istotne, ponieważ to jest główny urok, jeden z uroków, może nie główny, a jeden z uroków fundacji, że nie tylko zabezpieczamy przed rozdrobnieniem majątku pomiędzy przyszłych spadkobierców, nie tylko zabezpieczamy przed egzekucją, nie zabezpieczamy przed wrogim przejęciem przez konkurencję, ale także mówimy, kochani, będziecie mieć prawo do majątku rodzinnego, ale i tutaj wymieniamy te różne warunki, które trzeba spełnić. No ale to oczywiście zależy od rodziny, jakie określimy, komu i tak jak nie ma jednej takiej samej rodziny, tak samo nie ma jednej takiej samej konstytucji rodzinnej, czy też fundacji rodzinnej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o samą działalność, tutaj w paru słowach, żeby powiedzieć, otóż ona nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, bo chodzi o to, żeby nie miała ryzyka. Będzie natomiast posiadaczem, właścicielem udziałów akcji w spółkach rodzinnych, to są spółki kapitałowe wyłącznie, czyli będzie swoistą spółką holdingową. Sam wkład, jak Państwo widzą, będzie minimalny, bo to tylko 100 tysięcy złotych. W przypadku udziałów akcji w firmie to nie jest dużo. I to jest najistotniejsze, że jako holding nie będzie opodatkowany. Czyli na przykład wypłata dywidendy ze spółek zależnych nie będzie opodatkowana. Czyli jeżeli spółka ZO osiągnie swój zysk, zapłaci podatek CIT, ale wypłacając dywidendę do fundacji ten podatek nie powstaje. Fundacja te środki będzie mogła przeznaczyć albo na nowe inwestycje, albo do wypłaty do beneficjentów. Jeżeli na nowe inwestycje, to nie ma żadnego opodatkowania, czyli możemy założyć nową firmę, przystąpić do startupu, potem zbyć udziały w tym nowym przedsiębiorstwie, również bez podatku. Natomiast jeżeli będziemy wypłacać te świadczenia beneficjentom, to już to opodatkowanie nastąpi, o czym zresztą jeszcze Państwu za chwileczkę szerzej także powiem. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to opodatkowanie, to wskazałem na pewne korzyści, ale to nie jest wehikuł optymalizacyjny. Fundacja jako zwolniona z podatku dochodowego nie będzie uiszczała tego podatku, ale będą uiszczali beneficjenci czy też fundator. Jeżeli te środki będą pochodziły z majątku wniesionego przez fundatora, na przykład gotówki wniesionej do fundacji, to albo będzie to opodatkowanie maksymalnie 7% według ustawy o podatku od spadków i darowizn, albo zwolnione, jeżeli zachowane zostaną warunki, zgłoszenie, przedstawienie tych wszystkich zasad, które sobie wynikają z ustawy na podatku od spadków i darowizn. Natomiast dochody kapitałowe nie są opodatkowane w fundacji, jak już powiedziałem, ale są opodatkowane w momencie wypłaty do beneficjentów podatkiem 19%. Co to, proszę Państwa, oznacza? Że nie jest ani gorzej, ani lepiej,
jeżeli wypłacamy środki beneficjentom, niż spółce kapitałowej. Do tej pory spółka kapitałowa płaci 19%, no chyba że mały podatnik to 9, ale 19% CIT-u. Wypłacając dywidendę mamy 19% podatku PIT dla tychże udziałowców. Tutaj, jeżeli firma rodzinna osiągnie zysk, to zapłaci podatek CIT, wypłaci do fundacji, nie ma opodatkowania, jeżeli dalej będziemy inwestować, to nie ma opodatkowania. Jeżeli wypłacimy beneficjentom, to też jest 19%, czyli ani gorzej, ani lepiej. Ale jeżeli nie wypłacimy beneficjentom, czyli ta część zysku pozostanie w fundacji celem dalszego inwestowania, jest to korzystniejsze rozwiązanie niż miało miejsce do tej pory. Zresztą no w kontekście opodatkowania spółek komandytowych też trzeba pamiętać, że o pewnej zmianie filozofii funkcjonowania już teraz nie ma takiego potrzeby ani pędu jak kiedyś, żeby wszystkie zyski kumulować u osoby fizycznej na jej kontach. Wręcz przeciwnie, trzeba kumulować właśnie na przykład fundacji, która będzie mogła prowadzić dalszą działalność. I to jest zasady, proszę Państwa, cieszę się, że one takie są i dzięki zmianie w kierownictwie Ministerstwa Finansów to się udało przekonać i zmienić, bo poprzednie były katastroficzne. Natomiast jest jeden problem, który nie jest do końca dobrze rozwiązany w ustawie, to jest kwestia zachowku. Jak Państwu powiedziałem, w zagranicznych fundacjach można ten zachowek wyłączyć. W Polsce praktycznie rzecz biorąc, w świetle kodeksu cywilnego bardzo trudno jest uznać spadkobierców za niegodnych dziedziczenia, wydziedziczyć ich, chyba że dobrowolnie się zgodzą rezygnować z spadkobrania. I to powoduje, że w następnych pokoleniach następuje rozdrobnienie udziałowców, a jak ich wyłączymy z dziedziczenia, czyli testamentowo przekażemy całość majątku komuś innemu, to jest problem ze spłatą. Jeżeli bowiem mamy firmy, które wyceniane są na wiele miliardów złotych, a nawet setki milionów złotych, a tylko jeden z synów nie otrzyma na przykład nic w testamencie, to będzie miał prawo do zachowku, tak jak w tym przykładzie, proszę Państwa, 1 miliarda złotych. Żaden bank, także myślę, że nasz gospodarz dzisiaj, nie udzieli szybko takiego kredytu, ażeby spłacić tego spadkobiercę, który nie otrzymał żadnego zachowku, a firma też tych środków nie ma, ponieważ generalnie najczęściej ma je zainwestowane w różną działalność. W związku z tym to jest olbrzymi problem dzisiaj i oczekiwaliśmy, że ustawa rozwiąże ten właśnie problem. Natomiast niestety jest to bardzo mały krok do przodu, w którym ustawa przewiduje możliwość ograniczenia tego zachowku, rozłożenia go na raty, co mógłby robić sąd. Raty oczywiście nie dłużej niż 5 lat. To, proszę Państwa, troszeczkę stawia pod znakiem zapytania takie zakładanie fundacji, w których jest problem ze spadkobiercami i roszczeniami do zachowku, aczkolwiek to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie pierwszego pokolenia, czyli wtedy, kiedy fundatorzy wnoszą to do fundacji. Już w następnych pokoleniach roszczenia o zachowek nie będzie. Zatem jeżeli nie ma u Państwa takiego problemu, nic się na dzień dzisiejszy nie dzieje, to w kolejnych pokoleniach prawo do zachowku zostanie już rozwiązane i nie będzie niepotrzebnych procesów, sporów, a nawet i też sprzedaży firmy konkurencji, czy też upadku tego przedsiębiorstwa w wyniku różnych problemów pomiędzy roszczeń pomiędzy spadkobiercami. Jeżeli chodzi o ten punkt, dodam tylko, że to jest projekt ustawy. Usilnie pracujemy, mamy już też pewne ustalenia ustne z organizacjami przedsiębiorców, żeby zgłosić poprawki. Myślę, że uda się przygotować lepszą ustawę, jak ona już trafi do prac legislacyjnych parlamentu. Natomiast no, to jest minus, ponieważ dzisiaj dość łatwo uniknąć zachowek, nie tylko przez założenie fundacji zagranicznej, ale wystarczy chociażby zmienić miejsce ostatniego zamieszkania przez spadkobiercę na taki kraj, w którym przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują praw do zachowku i w ten sposób zachowku nie ma. W Unii Europejskiej jest to naprawdę proste rozwiązanie, więc dziwię się temu, że w tym projekcie tak mało do przodu Ministerstwo Rozwoju zdecydowało się pójść. Proszę Państwa, na koniec takie dwie uwagi. Otóż zarówno w firmie rodzinnej, jak i przede wszystkim przy fundacji istotne jest to, ażeby móc korzystać z grona wybranych doradców. Najczęściej na świecie funkcjonują takie organizacje typu Family Office, które zajmują się bardzo szerokim, zaraz pokażę, zakresem doradztwa. W Polsce nie ma i nie było Family Office. Owszem, niektórzy się tak nazywali, prowadząc na przykład niedozwoloną działalność inwestycyjną, gdzie KNF później wpisywał to na listę ostrzeżeń, bo nie mieli do tego uprawnień,
albo tylko prowadząc family office w wybranym zakresie, na przykład doradztwa prawnego. Tymczasem samo family office powinno zajmować się jak najszerszym zakresem doradztwa właśnie dla samej rodziny, nie tylko dla rodziny, ale również dla przedsiębiorstwa rodzinnego, wspomagać w bieżącym zarządzaniu biznesem, jego strukturyzacją, przygotowaniem tych chociażby konstytucji, czyli aktualizacją, przygotowaniem odpowiedniej struktury prawnej, podatkowej, doradztwem w zakresie inwestycji prywatnych rodziny. To jest bardzo szeroka działalność. Na świecie istnieją dwa rodzaje family office. Single, gdzie są tylko dla jednej rodziny, bardzo dużych, bogatych, oraz multi, czyli dla wielu rodzin, kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie, którym pomaga się w takim holistycznym, pełnym wsparciu dotyczącym rodziny i biznesu. Ale to tak, proszę Państwa, tylko informacyjnie, żeby Państwo wiedzieli, co jest pożądane, a czego jeszcze w Polsce nie ma. Natomiast na koniec to, co zaczęliśmy, to takie podsumowanie, żeby pamiętać, że założenie funduszu inwestycyjnego, trustu albo fundacji to nie jest ani pierwszy, ani ostatni element. Jak budujemy dom, to zaczynamy od fundamentów. Tym fundamentem jest ta konstytucja rodzinna, o której mówiliśmy. Potem stawiamy ściany. To są odpowiednie instrumenty typu strukturyzacja biznesu i przekształcenia, reorganizacja, przygotowanie rodziny i firmy. A następnie kładziemy dach i tym dachem dopiero jest właśnie fundacja rodzinna, która dopina nam całość tego elementu planowania budowy firmy wielopokoleniowej. I tu może teraz razem na końcu, tak to właśnie te wszystkie zagadnienia już jak mamy mało czasu, miałem mało, jak, oczywiście takie są zawsze ograniczenia webinariów, to nie jest zarzut do organizatorów, ale proszę Państwa, te wszystkie zagadnienia właśnie starałem się przedstawić w książce Budując dla Pokoleń, ponieważ nie da się wszystkiego opowiedzieć na takim webinarium. Mam nadzieję, że ona również może przybliżyć te kwestie, pokazując, jak dochodzimy nie do sukcesji biznesu, tylko jak dochodzimy do tego, ażeby firma mogła być budowana na pokolenia. Także ja Państwu chciałem serdecznie podziękować za to dzisiejsze nasze spotkanie i jeszcze tylko powiedzieć tak, czy fundacja, to już jest bez pytania, czy fundacja prywatna jest dla każdego przedsiębiorstwa w Polsce? No na pewno dla małej firmy nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dla firmy prowadzącej działalność jednoosobową, tylko działalność gospodarczą, pewno też nie, chociaż znam bardzo duże przedsiębiorstwa prowadzone w ten sposób. Natomiast dla średniego biznesu Fundacja Polska, a dla dużego każda fundacja, jest najlepszym instrumentem do tego, żeby budować firmy na pokolenia. Nie znam, proszę Państwa, innego skutecznego rozwiązania, skutecznego również pod kątem prawnym, bo tak jak Adrianna zastrzegała, Konstytucja jest dokumentem nieprawnym, tylko takim postulatywnym, że co chcemy zrobić w przyszłości w rodzinie i w firmie. Nie znam innego dokumentu, instrumentu prawnego, który mógłby zapewnić większe szanse przetrwania firmy przez pokolenia. Ja nie mówię, że na 100% to się uda, bo do tego potrzebna jest jeszcze dobra wola i rozmowa w rodzinie teraz i w przyszłych pokoleniach. Ale tak naprawdę my generalnie rzecz biorąc możemy spokojnie myśleć o tej fundacji, jeżeli chcemy, ażeby nasze przedsiębiorstwo przetrwało w kolejnych pokoleniach. To tyle z mojej strony, jak rozumiem, teraz przejdziemy do sesji odpowiedzi na pytania, więc oddaję głos panu dyrektorowi. Bardzo dziękujemy za... Coś ten mój mikrofon daje chyba... Nie mogę sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że teraz lepiej. Bardzo dziękujemy za inspirujący wykład i merytoryczną prezentację. I jak widzę, jako osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę, nie skorzystam na tym rozwiązaniu, ale podoba mi się to rozwiązanie i bardzo bym chciał. Bo coś może zostać na pokolenia, jak powiedział pan profesor, chociażby te obrazy, które muszą funkcjonować, bo taka jest wola fundatora, z sukcesją lub bez. A jeśli mowa o sukcesji, to pani doktor powiedziała, że 7% z firm rodzinnych ma szansę i szczęście wychować sukcesora i wprowadzić wizję firmy rodzinnej w ramy fundacji, czyli budować statut i konstytucję rodziny. Kto powinien ją budować, pani doktor? I jak powinniśmy się do tego zabrać? O, jakie rozłożenie. O.
Wiele wątków mam w głowie, ponieważ no, też wsłuchałam się w całą tą prezentację pana profesora, mam myśli już w zasadzie pod koniec roku, czyli no, ufam, że ta ustawa o fundacjach wejdzie i tak się cały czas zastanawiam, na ile ona tutaj tak padło, na ile ona wzmacnia szanse przetrwania firmy, to pewnie w polemikę sobie tutaj jakąś sympatyczną wejdziemy za chwilę. Mieliśmy kiedyś taką dyskusję u nas na kongresie, bardzo znamienite dwie osobowości, profesor Peter May versus pan Antoine Maillon, członek rodziny właścicielskiej najbogatszej, największej rodziny biznesowej w Europie, jak gdyby spieli się w tym temacie, dla kogo fundacja, ale to może za moment. Natomiast odpowiadając na pana pytanie w zakresie konstytucji, kto powinien ją inicjować, też czytując tutaj pytanie z czata, z czego składa się ta konstytucja. Ja myślę, że bardzo fajną metaforę pan profesor użył, że najpierw fundamenty, budujemy ściany i przychodzimy do tej fundacji w momencie, kiedy dach trzeba kłaść, a konstytucja to jest pretekst do tego, żebyśmy przeszli pewien proces ważnej dla rodziny dyskusji. Dyskusji, która, dobra, czytam, wypracowane zasady później. To pytanie, tak, o którym pani doktor wspomniała. Tak, tak, kątem oka właśnie widzę. Bo chcę przez to powiedzieć, że bardzo cenię te rodziny, które decydują się na proces konstytucji, bo on naprawdę nie jest prosty, albo no, w zasadzie szukam takiego, który był prosty i nie mam w pamięci. One nie są proste. Dlaczego? Dlatego, że musimy skalibrować nasze wspólne myślenie odnośnie tego, jak chcemy, żeby ta przyszłość wyglądała. Ten dokument będzie pewnym dużym wsadem potem do statutu takiej fundacji, bo wiele tych rzeczy, czy warunkowanie tego dostępu do majątku, czy myślenie przez pryzmat tego, jak chcemy rozwijać nasze przyszłe pokolenia, czyli czy inwestujemy w ten rozwój, w edukację, czy mówimy ok, ta 500 i wybieramy tą 500, czy tak jak ma Johnson & Johnson, jeśli chcesz zasiadać w zarządach i w strukturach naszej firmy rodzinnej, bo to przecież mimo, że skala duża, to wciąż firma rodzinna, to musisz mieć doktorat i doktorat to nie tylko z zarządzania, ale na przykład z nanotechnologii, z biologii, czyli szereg różnych wskazań bardzo konkretnych, które mówią nawet nie o dostępności do majątku, ale do możliwości zasiadania w strukturach, a mogę sobie wyrazić, że za chwilę również byłoby to powiązane jakby koncepcyjnie w statucie, więc kto do konstytucji siada? No najczęściej jest to wola właściciela, który mówi tak, chciałbym nad nią popracować, przyjeżdża, zastanawia się, kogo zaprosić, konstruujemy razem tak zwaną radę rodziny, czyli osoby, które zostają zaproszone do tego procesu. Takich spotkań jest kilka. Ja pracuję w metodyce pana profesora Petera Maya, który mówi przynajmniej 6 obszarów tematycznych, które zazwyczaj, jeśli ich się nie przejdzie dogłębnie, to gdzieś tam potem w konsekwencji zahaczą. Czyli 6 tych obszarów, które mówią o tym, ja je potem mogę dosłać w materiale uzupełniającym. 6 takich obszarów, które na przykład mówią o tym, jaka powinna być rola rodziny, jeśli rodzina przesuwa się w kierunku rodziny pasywnej, czyli jak gdyby już jedynie nadzorującej ten majątek, a nie aktywnej zarządczej, to jaka powinna być rola rodziny versus na przykład zarządu, który wchodzi, profesjonalizuje firmę, czy tworzymy radę rodziny, jak ona się będzie spotykać, jakie mamy wartości, które są istotne, jakie mamy cele, jak podchodzimy do rozwoju, jak dywersyfikujemy ten rozwój. To jest też to, co pan profesor pokazywał na samym początku, ten rozwój przedsiębiorczości rodzinnej od firmy jednoosobowej, właścicielskiej, później przez konsorcjum najpierw rodzeństwa, potem kuzynostwa. I żeby to było spójne z tak rozrastającą się gałęzią naszego drzewa genealogicznego, musimy wprost mówiąc pomyśleć o tym, czy jeden biznes nam wystarcza, bo być może właśnie zrobić krok dalej i zarządzanie tym majątkiem trochę przenieść na inne strefy. Przy czym byłyby to strefy stricte przedsiębiorcze, takie, które dają ten input do tego, żeby ta przedsiębiorczość z drzewa genealogicznego miała swoje ujście. Konstytucja trwa zazwyczaj, pracujemy kilka miesięcy nad takim dokumentem. Ona zawiera też wskazówki, jakie mamy w ogóle podejście do transmisji majątku, czyli do przekazywania go w kolejnych pokoleniach. Oczywiście sprawa zachowku jest cały czas sprawą trudną. Testament, tak jak pan profesor powiedział, to jest konsekwencja pewnej logiki, to są tematy wyłącznie takie dopełniające, czy intercyzy, czy umowy, no właśnie,
które mówią o zrzeczeniu się prawa do dziedziczenia, wcale nie proste, ale czasami też potrzebne, więc obudowuje się to tymi dokumentami, sprawdza się, jak wyglądają umowy spółki, czy one są też zgodne z tym, co w konstytucji zostało zawarte. No i podpisuje się ten dokument, mając taką pełną świadomość tego, że to jest honorowe, etyczne, wspólne nasze spojrzenie na przyszłość. I w momencie, kiedy ta ustawa związana z fundacjami wejdzie, bo to jest raczej chyba, jesteśmy zgodni tutaj z panem profesorem, do tego, że ona wejdzie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy, jak my będziemy do tego przygotowani, myślę, że wtedy te konstytucje będą świetnym inputem do tego, żeby były one przekładane też w treści, w logice do statutów fundatorów. Serdecznie dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że sądziłem, że filmy amerykańskie, które pokazują czasem zaskakujące warunki fundatora, są tylko takim wątkiem fabularyzującym i urozmaicającym, ale jak słucham, to te wymagania wobec osób, które mogą korzystać z fundacji, są bardzo czasami skomplikowane. Ale aby móc to zrobić, trzeba być fundatorem i trzeba przygotować się do powstania fundacji. Panie profesorze, ile czasu potrzebujemy na to, żeby przygotować się do zarejestrowania takiej fundacji? Wiemy, że w Polsce jest taki projekt, wiemy też, że nasz ustawodawca potrafi szybko wprowadzić ustawę, więc kiedy to robić? Znaczy, projekt przewiduje, że ona ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, ale ja tutaj nawiążę jeszcze też do pani doktor wypowiedzi, bo myślę, że tutaj nie ma między nami żadnych różnic co do tego, że to nie chodzi o to, żeby czekać, jak wejdzie ustawa, bo jeżeli naprawdę chcemy fundację założyć, to najpierw wypracujmy to, co ma być w środku, czyli przede wszystkim tą konstytucję rodziną, żeby już uprościć, tak, w której te kwestie będą. Jeżeli ktoś będzie gotowy, będzie miał tą konstytucję rodzinną dobrze przygotowaną, przemyślaną, przedyskutowaną, to potem napisanie statutu fundacji to nie jest problem. To jest już element wykonawczy, w którym tak naprawdę może to zająć kilka tygodni do zgłoszenia. Także myślę, że słyszę nawet, że jest jakiś taki wyścig, niektórzy chcą być gotowi i pierwsi zarejestrować fundację w Polsce, więc pewno będzie takich zgłoszeń sporo. Projektodawcy zakładają, że w ciągu kilku lat powstanie kilkaset fundacji. Ja myślę, że jednakże, kiedy nasza edukacja, bo to wiele osób prowadzi, nie tylko my we dwoje, ale wiele osób w Polsce edukuje na temat w ogóle sukcesji i budowy firmy wielopokoleniowej i zasad, które trzeba robić. Tak jak powiedziałem, niestety niektórzy sprzedają produkty i to jest trochę szkodliwe, ale tak naprawdę edukują i mówią, że nie zaczynaj od spółki holdingowej, nie zaczynaj od testamentu ani fundacji, tylko najpierw zastanów się, jak to ma wszystko funkcjonować, to jeżeli tych osób gotowych będzie dużo, to myślę, że tych fundacji będzie o wiele więcej. Warto zresztą zwrócić uwagę, że tych fundacji za granicą powstało sporo, czasami do majątków bardzo dużych, to też proszę o tym pamiętać, że to dotyczyć może również posiadania udziałów w spółkach giełdowych. Tutaj tajemnicy żadnej zawodowej nie zdradzę, ja powiem, że na przykład takim przykładem fundacji są przeniesienie akcji w grupie LPP, czyli znane jako Reserved po prostu, na Maltę, gdzie głównym celem jest właśnie tylko zabezpieczenie majątku na przyszłe pokolenia. W Polsce tego nie można było zrobić. No i tu możemy oczywiście przerzucać się z nazwami międzynarodowymi firm, które są własnością rodzinną, jak na przykład L'Oréal czy BMW, tak? To my myślimy, że to jest korporacja, tak? A to nie jest, znaczy to jest korporacja, ale decydujący głos ma rodzina, która wkracza, jak coś się dzieje, tak jak na przykład Volkswagenie, jak narobili gigosu z tymi normami emisyjnymi, no to rodzina powiedziała, o nie, zarząd, do widzenia, nowe, tak? Nie będziemy tak działać, bo to jest sprzeczne z naszymi wartościami. Ale na co dzień się nie wtrąca. W przyszłości może być tak w wielu firmach rodzinnych, czy właściwie przedsiębiorstwach rodzinnych, bo ja to mówię wtedy, że to jest przedsiębiorstwo, czyli posiada udziały w wielu firmach, że rodzina nie zarządza ani nie pracuje w tych firmach. Tak może po prostu być. Będzie miała tylko udziały i będzie nadzorowała te firmy. Więc to się będzie zmieniało, to się będzie kształtowało. Sama spółka będzie zawsze niezależna od fundacji, to żebyśmy sobie podkreślili, ale z punktu widzenia, bo to było jedno pytanie dotyczące finansowania chociażby tej spółki, ja myślę, że z punktu widzenia banku, jeżeli właścicielem firmy będzie fundacja, to jest to o wiele większe bezpieczeństwo niż gdy mamy zagrożenie rozdrobnienia pomiędzy udziałowców w kolejnych pokoleniach. Zresztą państwo też jako ING od wielu lat podkreślają tę kwestię,
bo to nie jest tylko i wyłącznie w interesie klientów, ale również banku, czyli stabilności klienta banku, który będzie mógł przetrwać w następnych pokoleniach. Ponieważ były tutaj pytania o założenie samej fundacji i kosztów, w Polsce trudno to określić, pewno wpis będzie niewielki, tak? Bo to nie będzie jakaś duża kwota. Natomiast samo prowadzenie też nie powinno być znaczącym kosztem poza jakimiś kwestiami statutowymi i drobną księgowością. Natomiast fundacje zagraniczne, no to oczywiście jest wyższy koszt, bo tam mamy operatorów. Koszt założenia jest od kilkunastu tysięcy euro i również zarządzania miesięcznie podobnie. To żeby tak jakby wyjaśnić mniej więcej, tam są, to mówię tak ogólnie, bo tam jest dużo różnych szczegółów, jak wybór rezydencji, opodatkowanie wkładów, koszty wynagrodzenia dyrektorów i tak dalej, więc na pewno Fundacja Polska będzie zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Widzę, że pan dyrektor coś chce. Tak, tak, bo generalnie mówimy o firmach rodzinnych i mówimy też o sukcesorach i budowaniu tego dla rodziny. Ale wyobraźmy sobie, że mamy dużą, dobrze prosperującą firmę we dwóch z kolegą. Czy dla nas też jest fundacja rodzinna? No nie, dlatego że fundacji beneficjentami mogą być tylko członkowie rodziny, a pan z kolegą nie jest członkiem rodziny. Więc... A moje 50%, czy mógłbym w jakiś sposób wrzucić do... O właśnie. Tylko do jednej fundacji, a kolegi do drugiej fundacji. Tak, nie mogę o tym właśnie mówię, więc wydaje mi się, że to pierwsze nasze pytanie, czy fundacja jest dla każdego, możemy rozszerzać w zależności od tego, co chcemy ochronić, bo tutaj wtedy nie całą firmę, tylko pewien udział, który może być bardzo znaczący i być na pokolenia istotnym elementem. Tak, niewątpliwie tak. Takie sytuacje mamy wielokrotnie, mamy takie przyjacielskie spółki, gdzie są dwie rodziny, przede wszystkim dwóch założycieli, założycielek i potem powstaje problem, jak to zrobić. To muszą być oddzielne fundacje, nie może być w świetle tej ustawy jedna ta sama. Inaczej jest w przypadku fundacji zagranicznych, znowu odwołam się do przykładu LPP, gdzie nierodzinni akcjonariusze wnieśli akcje do tej fundacji, czyli niepowiązani rodzinnie też, tak? Więc to też o tym trzeba pamiętać, że być może w takiej sytuacji lepiej założyć zagraniczną, bo będzie jedna fundacja. Także okay. Nie ma jednego rozwiązania, to żebyśmy o tym wiedzieli. Widzę, że jest kolejne pytanie, postaram się je wyświetlić. Chodzi o kwestię konstytucji, które tutaj widzimy, a mianowicie, czy temat konstytucji i dalej fundacji może być inicjowany przez sukcesora, czy doświadczenie zagraniczne pokazuje jakiś lepszy model? Kto się zgłasza? Proszę bardzo. Widzę słowo sukcesor, zgłaszam się natychmiast. No pewnie, że może, to tylko w zasadzie jakbyśmy rozszerzyli to pytanie, na ile będzie to skuteczne, prawda? Na ile będzie skuteczne to, że taką inicjatywę w rodzinie przyjmuje sukcesor. Drodzy Państwo, rzeczywiście często jest tak, że dzieci, dorosłe dzieci, 40-letnie dzieci, które mieszczą się w tych 7%, o których mówiliśmy na początku, czyli którzy jakby przejmują tą odpowiedzialność, trochę mają trudność wynikającą z tego, że trudno jest rozpocząć taką rozmowę z rodzicami, no bo trochę nie wypada, trochę to jest taki temat związany z przemijaniem, trochę tu ta emocjonalność rodzinna, syna czy córki nie pozwala wychodzić z taką inicjatywą do rodzica. No my często w ramach pracy Instytutu Biznesu Rodzinnego doświadczamy tego, że oni zgłaszają się do nas, mówią, co zrobić, żeby uruchomić w ogóle takie procesy, takie myślenie, ten pierwszy krok, żeby wykopać w ogóle te fundamenty, o których tutaj rozmawiamy. To jest trudne, bo to chyba z doświadczeń, nie wiem jak ma pan profesor, jednak jest tak, że ten pierwszy krok należy do właściciela, do tego takiego naprawdę głębokiego doświadczenia, że chcę, bardzo chcę to zrobić i wtedy zapraszam syna. My możemy tylko służyć, nie wiem, lekturą, którą można tam rodzicowi podłożyć na biurko albo zachęcić i zainspirować do tego, żeby wziął udział w takim webinarze, czy tym, czy kolejnym, ale ufam, że wtedy jak jest to tak właściciela, to i praca pójdzie dużo sprawniej i będzie ona konkludowała jakąś rzeczywistą, czy konstytucją, czy potem fundacją. Odwołując się do profesora Petera Maya, który tutaj był padł w tym kontekście, to może wrócę do tej dyskusji, która była na naszym kongresie. No to była w ogóle, słuchajcie, to była taka dyskusja, gdzie
wszyscy uczestnicy się zeszli, mimo że to był panel jeden z, no bo była bardzo wyraźnie prowadzona dyskusja, czy warto, czy nie warto wkładać cały nasz majątek do formuły, która się nazywa fundacja rodzinna, i były sprzeczne dwa podejścia do tego. Profesora Maja, który mówi tak, bardzo warto, polecam, rekomenduję, to jest bardzo dobre narzędzie, które ten majątek chroni, i taka kontrpropozycja, która trochę mi nawiązuje właśnie do tego, co Next Geny, bo z kolei Antoine Maillon powiedział, no tak, tylko że uważajcie, bo to może ograniczać przedsiębiorczość, czyli postawę przedsiębiorczości następnych pokoleń, które trochę stają takiej, zostają sprowadzeni do roli beneficjentów, oczywiście z szeregiem różnych warunkowań, o których pan profesor mówił, i to fajnie, ale z drugiej strony nie mają tego głodu, który jest potrzebny do tego, żeby tą przedsiębiorczość sobie uruchamiać. Więc temat jest na pewno do dalszej dyskusji, bym tak powiedziała. To odpowiedź na to pytanie też nie jest prosta. Mamy kolejne pytanie. Pytanie jest... Proszę. Ja tylko odpowiem, bo jedno pytanie nie odpowiedziałem, które było na początku. Czy fundacja nie zapłaci podatku, jeśli środki z dywidendy ze spółek kapitałowych będą przeznaczone na inwestycje poza Polską? Nie, nie zapłaci podatku. Każdy transfer gotówki poza Polskę nie jest objęty tak zwanym exit taxem, czyli również jeżeli dokona tego fundacja. W związku z tym ta fundacja staje się takim wehikułem inwestycyjnym, ona jak najbardziej może inwestować za granicą, może nabywać prawa w innych przedsiębiorstwach i tak dalej. Także też może służyć ekspansji zagranicznej. To tak tylko kwestii wyjaśniające, przepraszam. Proszę, proszę. Jeśli mogę, to ja w ogóle dopowiem. Dobra. Proszę, proszę. Dzięki. Złapię się tej myśli, o której pan profesor mówi, że może też służyć jako element, no bym nawet powiedziała tego, co pan mówił w tej ostatniej części wystąpienia, czyli być takim zalążkiem do family office, prawda? Czyli takim innym do tego, nie określamy tej jednej działalności gospodarczej, ale rozwijamy się myśląc o dalszych inwestycjach. I uwaga, nie tylko w obrazy. To znaczy te inwestycje w obrazy, to nie była nawet inwestycja, chociaż patrząc, nie będę... Tylko kolekcja, nie? Tylko kolekcja, ale patrząc na ceny niektórych obrazów, jak rosną ceny, to na pewno była inwestycja, tak? W ostatnim czasie to poszło strasznie, ale to był inny cel. To też jest ciekawe, ponieważ taka fundacja miała inny cel niż gospodarczy, tak? Bo też musimy o tym pamiętać. To zresztą jest jedno zastrzeżeń, które zgłaszam do projektodawców, że polskie fundacje również powinny posiadać nie tylko udziały i akcje, ale również prawo do innych składników majątku, jak na przykład nieruchomości, albo kolekcje. Bo tu mówimy o kolekcji dzieł sztuki, a ja mam akurat klienta, który ma największą kolekcję porcelany w Polsce. I też by chciał się nią zaopiekować i przeznaczyć na przyszłość, tak? Wniesienie jej do spółki zależnej jest bez sensu, bo ta spółka nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, bo celem jest właśnie udostępnianie tej kolekcji, pokazywanie, prezentowanie, czyli pewien wkład w rozwój kultury w szerokim znaczeniu w Polsce. Więc to mogą być naprawdę różne cele funkcjonowania fundacji, ale pierwszy to jest ta przedsiębiorczość i oczywiście zgadzam się w całości, że może być tu pewien minus, ale to trzeba jakby ustalić też zasady, tutaj się mi pojawił bardzo taki prosty wpis, czyli rodzinny bank pożyczkowy. To jest właśnie to, czyli jeżeli następca, beneficjent przychodzi i mówi, ja mam pomysł, niezwiązany w ogóle z firmą, czyli inna branża, tak? Będę prowadził klinikę piękności, tak? Czyli jak to się tam nazywa, różne takie zabiegi, tak? No ale nie mam środków, więc teraz fundacja i rodzina ma dwa rozwiązania. Wnieś tam swój udział kapitałowy, tak? On powie, no tak, ale to wy wniesiecie, a ja pracuję i będę miał tyle samo, co inni. No to można częściowo wnieść udział kapitałowy, a częściowo pożyczyć pieniądze. Czyli na przykład objąć 50% udziału, 50% obejmuje ten beneficjent, następca, a resztę pożyczamy. Czyli mamy rozłożone jakieś też ryzyko i korzyści w przyszłości. I jak najbardziej to też jest istotne już nawet nie w kontekście nawet fundacji i tego, co rozmawiamy, tylko w ogóle prowadzenia biznesu, proszę Państwa. Jedna branża jest niebezpieczna dla rodziny, tak? Dlatego, że nie wiemy, co będzie za 40 lat, tak? Niektóre po prostu znikną branże. Więc tym bardziej trzeba zastanowić się, czy nie dywersyfikować, ale również, to jest charakterystyczne dla każdej rodziny, myślę, że tu się zgodzimy, firmy rodzinne najlepiej odnajdują się w czasach kryzysu, bo wtedy najmniej tracą, a wręcz cały czas jeszcze zyskują, bo cały czas prowadzą tą bezpieczną działalność inwestycyjną. Tam nie ma ryzyka, tam ryzyko jest jakby naturalnie wykluczone, tak? Czyli
w większości przypadków przynajmniej. I to pozwala również prowadzić działalność dywersyfikacyjną, że w kolejnych pokoleniach ten majątek będzie zachowany jak niepomnożony, tak? Ale jeżeli zostaniemy tylko w jednej naszej firmie, w jednej branży, no to to ryzyko się naturalnie pojawia. Ja myślę, że ta kolekcja porcelany też jest i Miśni, i Villeroya, i Rosenthala, a nie tylko jedna, żeby długo mogła się utrzymywać. Kolekcja porcelany śląskiej, czyli bardzo różnych firm, niemieckich, czeskich, polskich, ale stamtąd głównie pochodzących. To mam nadzieję, że pozwoli kiedyś Państwa zaproszę na prezentację. Bo nie ma czyli ja też znam największą kolekcję porcelany, tylko właśnie tych marek, o których ja wspominałem, więc widać, że jest kilka, może warto jakoś połączyć siły. Mamy kolejne pytanie, które dotyczy samej nazwy. Fundacja. W Polsce słowo fundacja wiąże się z celami społecznymi, a fundacja rodzinna będzie miała cele prywatne. Czy nie widzą Państwo tu zagrożenia, że nazwa tego typu podmiotów będzie myląca dla społeczeństwa? Sama idea sukcesji jest jak najbardziej ważna, ale może zarekomendować ustawodawcy inną nazwę, na przykład organizacja rodzinna albo ordynacja rodzinna albo jak ordynacja zamojskich. Nie widzicie Państwo takiego zagrożenia? Ja przepraszam, musiałem tutaj przyciszyć, bo tam jakoś pogłos był. Aha. Powiem tak, to zresztą wszystkie konsultacje dotyczące fundacji rodzinnej zostały zdominowane przez organizacje pożytku publicznego. Nawet już była prośba, żeby nie podnosili tego argumentu, bo połowa spotkania dotyczyła nazwy. Tak. Oczywiście może to w Polsce budzić pewne wątpliwości, ale na świecie tak się używa takiego określenia i taki jest projekt ustawy. Ordynacja to myślę, że to chyba jest zła konotacja, choć oczywiście Rzeczpospolita Szlachecka pokazała inny sposób sukcesji, gdzie przekazywano cały majątek, czyli całą ordynację, tylko jednemu najczęściej synowi, czyli najstarszemu synowi. Pierworodnemu. A reszta musiała sobie radzić, dlatego Kościuszko został generałem, tak? Bo nie dostał nic w ramach ordynacji. Tak. No ale to też był jakiś sposób, żeby przedsiębiorczość kreować, bo ci pozostali musieli sobie radzić. No oczywiście to są żarty, bo dzisiaj chodzi o to, żeby jednak cała rodzina, ta, która chce, uczestniczyła w tym. Natomiast, no, proszę Państwa, no, możemy dyskutować o nazwie. Fundacja rodzinna, fundacja prywatna. Myślę, że to nie zaszkodzi normalnym fundacjom, ponieważ na konto fundacji prywatnej i tak ktoś z zewnątrz nie może wpłacać. To nie jest organizacja pożytku publicznego, nie ma odpisu 1% podatku i tak dalej, więc jakby naturalne rozróżnienie. Natomiast no, może to mieć jakieś znaczenie, trudno mi powiedzieć. Ja bym został przy fundacjach prywatnych czy fundacjach rodzinnych. Ta nazwa jest powszechnie rozpoznawana i jednak lepiej, jakby tak było. Ja jeszcze nie wyświetlałem jednego pytania, a mam nadzieję, że ono się teraz wyświetli, ale to ono było związane z kosztami. Pan profesor już o nim wspominał, ale czuję się zobowiązany, żeby wszystkie pytania, które tylko zdążymy, żeby zostały zaadresowane w związku z powyższym. Ja powiedziałem, że to, proszę Państwa, to byśmy musieli teraz zrobić oddzielne spotkanie na temat każdej... Kosztów, jasne. Kosztów funkcjonowania i podatków, no bo w Austrii mamy podatek odniesienia udziału 12,5% chociażby, tak? A na Malcie go nie mamy. No, To jest już bardzo szerokie zagadnienie. Zresztą nie chodzi tylko o koszty, tylko po co zakładamy tę fundację, tak? Gdzie jest największa jakby swoboda realizacji celów fundatora? Tak. Jasne. Jeszcze zgłaszała się pani doktor, jeśli dobrze zauważyłem. Wątek już poszedł dalej, chciałam tylko wesprzeć punkt widzenia związany z samą nazwą. Myślę, że my tutaj mamy taką dosyć specyficzną sytuację, dlatego my w Polsce, dlatego że no, wiele razy żeśmy to podkreślali, o sukcesji i o budowaniu majątków wielopokoleniowych mówimy po wielu, wielu latach przerwy, tak naprawdę pierwszy raz znów. I teraz patrząc na to, co się dzieje za granicą, myślę, że gdybyśmy poszli trochę w inny kierunek, trochę byśmy wyszli poza ten główny nurt, o którym też pan profesor powiedział, że cały świat jednak tak mówi o fundacjach i ma na myśli to samo, więc myślę, że dobrze by było, żebyśmy pozostali w tym nurcie ukształtowanym już na całym świecie. To ja tutaj jeszcze jedno pytanie odnalazłem. Tak. Jak wygląda kwestia opodatkowania przekazania udziałów do fundacji i projektu? Otóż, proszę Państwa, wniesienie udziałów do fundacji, ale również gdyby ktoś się rozmyślił, rozwiązanie fundacji i z powrotem odebranie tych udziałów jest nieopodatkowane, czyli jest całkowicie neutralne podatkowo.
No bo może być taka sytuacja, że ktoś zmieni swoje plany, więc też o tym trzeba pamiętać. Czyli natomiast najważniejsze jest, że nie ma ani podatku od czynności cywilnoprawnych, ani podatku dochodowego od wnoszonych udziałów w firmie rodzinnej. To jest bardzo ważne, ponieważ często kapitał zakładowy jest na przykład 100 tysięcy złotych, a dzisiaj wartość firmy jest 2 miliardy. Więc musielibyśmy zapłacić, wnosząc te udziały do spółki kapitałowej, 19% od 1 900 000 000. No to takiej gotówki po prostu w firmie nie ma, a tym bardziej nie ma, żeby wydawać na, no nie chcę powiedzieć zbędny cel podatek, ale zbędny podatek w tej sytuacji na pewno. Tak? Więc to jest o tyle istotne, że te przepisy, tak jak już zasygnalizowałem po zmianie półtora roku temu kierownictwa Ministerstwa Finansów, które na szczęście rozumie, po co są fundacje, udało się wypracować w taki sposób, że są w miarę neutralne. Jasne. Tutaj jeszcze mamy nieopublikowane pytanie dotyczące procesu opracowywania konstytucji, ale wydaje mi się, że na to pytanie już odpowiadaliśmy. Wydaje mi się, że też, że to wszystkie już pytania, na które... O, jest jeszcze coś. A kiedy zacząć się przygotowywać z rodziną, prawnikami, jeśli mówimy styczeń 22, ale wcześniej konstytucja. Już. Najlepiej jutro. Tak, to prawda. Zawsze najlepiej szybko. Myślę, że tak naprawdę bardzo uczciwie, ta spontaniczna odpowiedź w stereo bardzo, bo to chyba nie, że szybko, tylko oczywiście te tematy wymagają zaopiekowania, wymagają tego, żeby o nich opowiedzieć z każdej perspektywy, bo uczestnikami tego procesu, pamiętajmy, są z jednej strony seniorzy, ale z drugiej strony też sukcesorzy, którzy wchodzą w tą rolę. I no, złapanie wspólnego punktu czasami po prostu wymaga spokoju i czasu, żeby skalibrować to myślenie, zwłaszcza jak mamy rozłożyste drzewo genealogiczne i mamy kilkoro dzieci, no to na pewno potrzebuje czasu i spokoju, żeby nie robić tego za szybko, ale żeby zrobić to w określonym rytmie. Ale rozpocząć już. Już. To bezwzględnie. Znaczy, ja nie miałem na myśli, żeby szybko to trwało, ale żeby szybko rozpocząć. Proszę Państwa, to już było ostatnie pytanie, na które odpowiedzieliśmy dzisiaj. I w tym momencie chcę serdecznie podziękować pani doktor, prezes Annie Lewandowskiej i panu profesorowi mecenasowi Adamowi Mariańskiemu za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym spotkaniu. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach i w okolicznościach już po-covidowych, bo... Pandemia już przegrała, jest szczepionka. Może pandemia jeszcze nie wie o tym, że przegrała, ale na pewno już przegrała, tylko musimy jeszcze troszkę poczekać, więc mam nadzieję, że te spotkania wrócą również do takich realnych, fizycznych form. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Zapraszam na kolejne webinary. Odpowiadając na pytania o materiały, to nagranie będzie na YouTubie, a prezentacje zostaną wysłane na adresy mailowe używane przy rejestracji na dzisiejszy webinar. Kłaniam się wszystkim. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do widzenia.